Dzień dobry widzu, witam ciebie serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły na moim kanale. Dzisiaj znowu wybrałem dla was wspaniały odcinek i opis tego kupił mnie w 100%. Szkoła, odcinek 488. Janek Lis z drugiej B gimnazjum marzy o karierze life coacha. Nastolatek chce pomagać znajomym, motywując ich do spełniania swoich marzeń. Oh boy, this is gonna be so good. Najbardziej śmieszy mnie to, że jestem prawie pewien, że ten Janek Lis będzie zachowywał się jak te wszystkie, wiecie, coache z Instagrama, które są like: ej, zmień swoje życie, ja mam już 17 lat i moje życie zmieniłem 18 razy. Ale zanim przejdziemy dalej, chwila dla naszego sponsora. A dzisiejszym sponsorem i pierwszym w ogóle od bardzo dawna jest NordVPN. Hej, czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak VPN? Ja o VPN-ach dowiedziałem się w momencie, kiedy wyjeżdżałem do Chin. No i wiedząc o tym, że nie wejdę tam na YouTube'a, Facebooka, Instagrama i ogólnie wszystkie inne te portale, które są absolutnie zbędne, wiedziałem, że potrzebuję VPN-a. NordVPN sprawdził się doskonale i przy kolejnym wyjeździe znowu spróbowałem ich oferty, znowu było super. I mając na względzie na moją historię z NordVPN, bardzo się ucieszyłem na wieść o tym, że NordVPN chce ze mną współpracować. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem wam gorąco polecić NordVPN. Co daje wam VPN? Otóż daje wam to, że po pierwsze możecie oglądać na przykład seriale na platformach streamingowych, które nie są dostępne w Polsce. Klik i jesteście, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Klik i jesteście w Niemczech, jeśli tego chcecie. Mi NordVPN pomaga w taki sposób, że mogę sobie skorzystać z VPN-a, który ustawiony jest w Hongkongu. Dzięki czemu, wchodząc na niektóre chińskie strony, działają one szybciej. Dziwne, wiem, ale tak jest. Benefitów posiadania NordVPN jest bardzo dużo i możecie go wypróbować totalnie bez ryzyka. Jeśli skorzystacie z linka i kodów widocznych na ekranie, dostaniecie 4 miesiące za darmo w pakiecie dwuletnim, a dzięki polityce zwrotu 30-dniowego nic nie ryzykujecie. Możecie odzyskać pieniądze, jeśli coś wam nie będzie pasowało. Ja gorąco polecam NordVPN. Sprawdzone, potwierdzone, przyklepane. Przede wszystkim, gdybym nie miał teraz VPN, to czułbym się jakoś tak łyso, więc polecam wam ASAP. A jeśli w ogóle jesteście jakimiś twórcami i tak dalej, to już w ogóle obowiązek, bo VPN daje też jakąś taką kolejną warstwę tej protekcji, jeśli klikacie w jakieś podejrzane linki w internecie i boicie się utracić konta. Także jeszcze raz przypominam, link w opisie, kod w opisie, polecam, zachęcam, pozdrawiam, a teraz wracamy do materiału. Uczniowie gimnazjum rozmawiają o tym, jakie zawody chcieliby wykonywać w przyszłości. Janek Lis z gimnazjalnej 2B jest zafascynowany life coachingiem. Nastolatek uważa, że już teraz ma wystarczające umiejętności, by pomagać innym osiągać ich cele. Jak można być zafascynowanym life coachingiem? Ja się zawsze zastanawiałem, co się dzieje z człowiekiem, że decyduje się być life coachem, bo mi się wydaje, że coś musi iść bardzo nie tak z człowiekiem, żeby zdecydował się zostać life coachem. Nie wiem, coach Mag, jeśli to oglądasz, daj znać. Kiedyś mieliśmy interakcję na Twitterze, więc prawie jak ziomeczki, tak? Taki terapeuta. Ale nie dla chorych, tylko dla zdrowych ludzi. Uczy, jak się rozwijać i osiągać cele. No dobra, ale jak jesteś zdrowy, to chyba umiesz to robić. Czy mi się wydaje, czy on wygląda jak czaro NBA? Ja chcę pomagać ludziom, aby zdobywali to, o czym marzą. Wow, ale to fajne. Ale wingman, kto by tak zareagował, gdyby mój kolega w gimnazjum mi powiedział: ej, w sumie to chcę zostać life coachem, to bym powiedział: dobra, to zmień szkołę. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jesteś moim kolegą. Ja tam nie wierzę w te pierdoły. Zwykłe naciąganie ludzi. Plus jeden. Ja to mogę robić bez pieniędzy. W sumie nawet teraz. Tyle się już o tym książek naczytałem, że spokojnie dałbym radę. What the fuck was that? Ten gość w ogóle nie wiedział, że się nagrywa, czy on będzie... Może on będzie jakimś ważnym bohaterem? Może byś pomógł mojemu kumplowi, jest zajebisty z majcy, ale tak się boi kremerowej, że jak ubierze do odpowiedzi... A widzisz. Patryk, jak ci idzie z tą majcą? A o co chodzi? To jest Janek, jest life coachem. To jest Janek, jest life coachem od 30 sekund. Na pewno pomoże ci rozwiązać wszystkie twoje problemy, ale przynajmniej robi to za darmo, już jakby nie naciąga ludzi na pieniądze. Chociaż może jeszcze pomyśli o tym. A po co ty to w ogóle robisz? Co ty będziesz z tego miał? Lubię pomagać ludziom i przy okazji poćwiczę swoje umiejętności. I serio sprawisz, że dostanę dobrą ocenę z matmy? Sam to sprawisz. Ja ci tylko powiem jak. Kurwa, dobry jest, on już brzmi jak taki prawdziwy life coach, co nie? Ja ci tu pomogę, a raczej ty sam sobie pomożesz, dzięki mnie! A potem będziesz mi winny dług życia. Będziesz musiał oddać za mnie życie, kiedy przyjdzie na to moment. A mojemu koledze też pomożesz? No pewnie, a w czym? Franek od miesiąca próbuje się umówić z jedną laską, ale gdy ją widzi, totalnie go paraliżuje. Wiedziałem! Nie dość, że będzie life coachem takim, że nauczy tej chłopa, jak się nie bać baby z matematyki, to jeszcze będzie life coachem takim, że dupeczki się będzie wyrywało, tak... O, tak... Powinien połączyć siły tam z podgrywaczem sprzed 3 odcinków. Siema, Franek, jak ci idzie z Natalią? Aktualnie podglądam ją od 12 dni. Dalej nie mogę zrozumieć, czy kobiety srają, czy nie. Znasz Janka? No, z widzenia, co? Siema. Siema. Od tego momentu, jeżeli pomyślisz sobie, że jesteś dla niej za słaby albo cokolwiek innego, to powiedz na głos kłamca. A jeżeli pomyślisz sobie tak na lekcji, no to powiedz sobie pod nosem. Ale nie oszukuj, dobra?
Dobra, i niby to ma mi pomóc? To jest baza, podstawa. Podstawa polega na tym, że masz podkopywać swoją samoocenę do tego stopnia, żebyś był uzależniony ode mnie. Żebym był twoim lordem, żebym był twoim panem. Nie wiem, czy słyszałeś, ale mam zajebiste kanapki w sklepie, a ja akurat nie mam pieniędzy. Idź do niej i zagadaj o cokolwiek. Człowieku, ale on się właśnie tego boi robić. Wiem, dlatego musisz sobie wyobrazić, że ona to Patryk. Chłopie, bez jaj, przecież tego nie da się wyobrazić. A co? Nie podobam ci się? Ej, a może taki będzie plot twist, że oni będą razem? Jej! I support best friend gay bros. I support. No ale stary, jak mam sobie wyobrazić, że ona to Patryk? Normalnie. Podchodzisz, zagadujesz, mówisz siema, pytasz co tam i nawet sobie nie myślisz, co on sobie o mnie pomyśli. A teraz idź, bo właśnie gdzieś poszła. Siemano! No to jak, wieczorem gramy duo, co? Ja ostatnio ćwiczyłem korkim i ogółem na midzie teraz rozpieralam. Jak ty pójdziesz do dżungli tym Lee Sinem, stary, zrobimy takie oro, wyjdziemy w końcu z tego żelaza. No to co, idziemy? Tymczasem ona będzie like, lubię kucyki. Cześć. Hej, my się znamy? Nie, ale ja zawsze chciałem cię poznać, Piranek jestem. Natalia. Dobra, to miło było cię poznać. Na razie. Na razie. Dobrze, najważniejszy pierwszy krok, tak? No już nawiązał tę nić porozumienia, już dotknął jej, już teraz jakoś podświadomie zbliżył się do niej, tak? Podświadomie i świadomie, no zbliżył się do niej. No, ale przynajmniej zagadałem. Dokładnie, pokonałeś barierę, brawo. Teraz osiągnąłeś już jeden cel, teraz pora na następny. Ja się trochę zgubiłem w ogóle, bo na początku ja myślałem, byłem szczerze przekonany, że to jest jakaś, nie wiem, koleżanka z klasy, albo że ona chociaż wie, że on istnieje, to okazuje się, że on w ogóle startuje od zera. To prawdziwy challenge. A co z tobą, Patryk? Zgadzasz się być moim klientem, czy nie? No, nie wiem. Hola hola, klientem? Miało być za darmo. Gratis to uczciwa cena. Wow, ledwo co zostałem life coachem, a już mam dwóch klientów. Super. Zabieram się do roboty i czekam na jakiś mega ciężki przypadek. W międzyczasie poczytam trochę książek o krypto. Ja myślę, że to też jest przyszłość coachowania. Mela Kruk z pierwszej A liceum od niedawna jest dziewczyną Darka Teodorczyka z równoległej klasy. Nastolatka jest bardzo zakochana i nie zauważa, że chłopak nie traktuje poważnie ich związku. Co się stało? Nie mogę dać ci buzi? Nie, nie możesz. Dlaczego? Co się stało? Pogadamy potem, okej? Na chłopak miesiąca, what the fuck? Trochę jestem teraz szuk. Jeśli ktokolwiek do kogokolwiek by się tak zachował na szkolnym korytarzu, to ja myślę, że ten związek by nie trwał zbyt długo. No chyba, że poprzez niedługi związek, też tam niedawno są ze sobą, to mają na myśli to, że od poprzedniej przerwy. Nie no, chodź, pogadamy teraz, powiedz mi, co się stało. Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie no, ale nic nie robisz, chodź, powiedz mi. Chcesz? To ci powiem. Nie jesteśmy już ze sobą. Jak to nie jesteśmy ze sobą? No bo na długiej przerwie przyszła do mnie Danka. No słuchaj, Danka pocałowała mnie trochę gdzie indziej. Nie jesteś taka, jak myślałem, po prostu. To znaczy? Chcesz wiedzieć? No. Jesteś drętwa i nudna. Ale już tak przy całej szkole. Jak możesz mówić mi takie rzeczy i to jeszcze przy wszystkich? A co za serwisy, pany? Mógłby się zainteresować jej pasją, tak? Mi się wydaje, że My Little Pony to naprawdę ciekawe zainteresowanie. Ja bardzo lubię Applejack. Ty byś tylko chciała chodzić na jakieś nudne spacery za rękę do kina. Czyż to jest nudne? Ale przecież jestem taka sama od początku. Nic właśnie, się nie zmieniłam. Wcześniej tego nie widziałem. Bo jedyne zajęcie prawilne to napierdalać na siłce. Lena, idziesz do sklepiku? Ale z ciebie świnia. Mela! I poszła z nim do sklepiku. Babo, nie widziałaś, jak on się zachował do tej drugiej baby? Ja nie wiedziałem, że te klony, które jakby nie rozwinęły się poprawnie, dalej mogą funkcjonować w społeczeństwie. Nie przejmuj się, on nie jest ciebie wart. Dokładnie, był beznadziejny, a poza tym zawsze cię olewał. Nieprawda, byliśmy ekstra parą. Byliśmy ekstra parą przez te 20 minut. On nawet napisał mi na mecie, że w sumie to mam fajne tytki. To on jest beznadziejny, powinnaś się cieszyć, że już z nim nie chodzisz. Cieszyć, ale jego kocham, Sabina, nie rozumiesz? Kocham go za wszystkie jego pozytywne cechy. Ma fajnego psa? Mela, on cię rzucił na oczach połowy szkoły. Powinnaś być wściekła, nie płakać i jeszcze bardziej się starać. To jest jeden. Moje przyjaciółki niczego nie rozumieją. Ja kocham Darka, jestem w szoku, że ze mną zerwał. Może faktycznie byłam za nudna i za mało szalona. To moja wina, że go straciłam. Słuchaj, w innej klasie jest taka dziewczyna, która interesuje się ayahuaską. Możesz tam iść do niej, to ona ci pokaże, jak być szalonym i crazy. I takim, że trafisz na pogotowie? Boję się kremerowej. Na samą myśl o tym, że mam matematykę, totalnie mnie paraliżuje. W ogóle nie mogę rozwiązać zadania na tablicy. Ale to brzmiało, jakby setkę nagrywał, oni tak zawsze mówią na setce. Nie wiem, czy on jest aż takim słabym aktorem, czy po prostu mu się pojebało i zapomniał, że nie nagrywa setki w tym momencie. Wiesz, z czego to wynika?
No, z tego, że Kremerowa jest ostra? On nawet chodzi z tymi rękami w ten sposób. Gademy, to będzie przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump też tak chodził. To co prawda nie jest life coachem, ale jestem pewien, że gdzieś w życiu Donalda Trumpa jakiś life coach minął jego samochód. Mam dla ciebie zadanie. Musisz sobie powtarzać w myślach. Mogę osiągnąć to, co chcę. Mogę osiągnąć to, co chcę. Ale całą lekcję w kółko, dobra? No, ale to może być za mało. No to jakbyś się już tak panicznie bał, to zacznij sobie powtarzać. No powiedzmy Kremerowa, Łysakrowa, niech się schowa, okej? Okay? Zgłupiałeś? Jakie to są złe rady. Jeśli będzie sobie po prostu w kółko powtarzał, że da radę, no to ona nagle zapyta go o coś, on będzie zbity z tropu, zrobi z siebie pajaca, jeszcze bardziej się będzie bał. No zajebiste rady life coachu. Może plot polega na tym, że ten nasz life coach po prostu nie jest uczniem tej szkoły, tylko on tam przyszedł z dżungli, nie. Kremerowa, Łysakrowa, niech się schowa. Ale bardziej stanowczo, śmiało dajesz. Kremerowa, Łysakrowa, niech się schowa. No kurwa mądre, krzycz to głośniej, żeby cała szkoła usłyszała. W pokoju nauczycielskim jeszcze nie skandują twojego imienia, stary. Nie wiesz, jak jest lobby? Dyrektor jej nienawidzi, on będzie pierwszy, żeby z tobą to zaskandować. A potem da ci zlecenie niebieskiego wieloryba. Trochę dziwne metody ma ten Janek. No ale jak mu się tak wyżaliłem, że się boję Kremerowej, to mi trochę ulżyło. No i on serio wierzy, że mogę dostać dobrą ocenę z matematyki. Nawet moja mama w to nie wierzy. Janek lepszy niż matka. Nie, może niech cię Janek adoptuje. A może weź się wypisz tej godziny, no bo jeśli twoja matka jest aż tak unsupportive. Może faktycznie jednak terapeuta jest potrzebny, a nie Janek. No, bardzo szybko to rozwiązałeś, ale zapomniałeś o zasadzie minusa przed nawiasem. Czyli źle? Nie, ale daje to wynik następujący. Minus x plus 6xy. Ale dzisiaj całkiem nieźle, otrzymujesz ocenę dobrą. What? What? Tego typu? Poszedł, rozwiązał jedno zadanie przy tablicy, rozwiązał je źle i dostał 4? Chryste panie, gdyby tak działała matematyka w szkole, no to ja bym miał same piątki. A tak miałem mniej niż piątki. Trzymaj tak dalej, gratuluję. Mogę zeszyt? Ale to było kurwa niezręczne. Mogę zeszyt? Jeśli go nie przyniosę do domu, to matka spierze mi dupę. Nie mogę powiedzieć, że nauczycielka zjadła, prawda? To jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu nie bałem się Kremerowej. Dostałem dobrą ocenę przy tablicy. Ten Janek jest super life coachem. Dzięki niemu będę miał super oceny. Ja myślę, że ty po prostu jesteś trochę dziwny, że aż tak się jej bałeś. Patrząc na to, jak ona się zachowywała, no to taka sympatyczna całkiem. No taka może trochę surowa, ale no bez przesady. Chłopie, jakbyś widział moją nauczycielkę z liceum, człowieku! Tymczasem Franek Kubicz umówił się z Jankiem na kolejną sesję motywacyjną. Jego celem jest poderwanie dziewczyny, która mu wpadła w oko. Czyli musisz się z nią umówić na randkę. O nie. No jak o nie? O nie. Jesteśmy zgubieni. Ja myślałem, że związek tak po prostu, że przyjdę, napluję i ona przyklepie i... O nie, randki. Dobra. Pierwszy krok za tobą. Brawo. Teraz drugi krok. Musisz wziąć ten sztylet i kiedy ona nie będzie patrzyła... Teraz pola na kolejny. Musisz się przestać jej w ogóle bać. No, ale mi już wystarczy, że umiem rozwiązać zadanie na tablicy. Dobra, dobra. Słuchaj, ja tu jestem life coach. Ja wiem lepiej, co jest dla ciebie lepsze niż ty. Ja jestem twoim panem. Ty moim sługą. No to idziemy. Ale gdzie? No jak to, gdzie umówić się z Natalią? No to już? No a kiedy? No chodź, nie marudź! Uwierz w siebie! Just do it! Dokładnie, idziemy jej poszukać. Teraz powinny im się te synapsy pozamieniać, nie wiem, hipnoza się popsuć i ten powinien się umówić z tą nauczycielką, a ten drugi próbować rozwiązywać zadania przy Natalce. To by był ciekawy odcinek. Franek boi się zaprosić dziewczynę na randkę, ale nie chce sprzeciwiać się Jankowi. Nie chce sprzeciwiać się Jankowi, to już się zaczęło, on już się go boi. Bo jak już wpadniecie w te szpony life coacha, to już nie ma ratunku. To już musicie ten dom sprzedać i kupić tego bitcoina. Pamiętasz, co ustalaliśmy? Ona tu Patryk. Zaprosz Patryka na randkę. Nie jesteś z Patrykiem na randkę. Jezu, Franek, ja rozumiem, ty masz te swoje 14 lat, czy 13, czy ileś, ale Franek, no nie udawaj głupszego, że jesteś, nie graj na czas. Ten life coach i tak cię przypnie do muru, tak? Ten life coach i tak cię zmusi, żebyś poszedł na randkę z Natalką. On i tak wychowa twoje dzieci. Patryk, chcesz iść ze mną na randkę? Nie. Nie no, między nimi jest taki tension, oni muszą skończyć razem. To musi być plot twist tego odcinka, musi być. Hej, to znowu ty? To znowu ja.
Ej, miałam do ciebie takie małe pytanie. Nie wiem, czy problemem nie jest to, że między tobą a Natalią jest jakieś 5 lat różnicy i ona prawdopodobnie jest pod koniec liceum czy coś. To może być delikatna przeszkoda. Myślę, że Natalia nie chce być uważana za osobę, która spotyka się z małym dzieckiem. Szybki jesteś, ale dopiero cię poznaliśmy. No, ja znam cię od dawna. Tak? Śledzisz mnie? Wiesz, jak twoja łazienka, tam czasami zapominasz zamknąć żaluzji. Twoja piwnica to ostatnio ktoś zamek wam wyłamał. W ogóle posprzątaj zabawki, posprzątaj zabawki. No, ale ty mnie nawet nie znasz, może nie jestem ciekawa. No, chciałbym się przekonać. To jak, jesteśmy umówieni? Tak. To cześć. Kurwa! Skłóciła się. Brawo, gratulacje. Dziś to wiara w siebie czyni cuda. Stary, jesteś geniuszem. Kurwa, łatwo. Totalny S. On podszedł, był najbardziej sztywny jak się da, najbardziej taki chłodny. Przyznał, że ją obserwuje już od dawna. And she was like, okej. O kurcze, umówiłem się na randkę. Dziewczyna tak mi się podoba, że na jej widok normalnie mnie zatykało. A teraz nawet z nią flirtowałem. I się zgodziła. Ten life coaching to jakaś niesamowita sprawa. Flirtował z nią? To był flirt? Wow, to ja... Wow. Tymczasem w szkole rozniosło się, że Janek Lis prowadzi dla uczniów treningi motywacyjne. Po pomoc zgłasza się Adam Klimowicz. Shio? Nie wiem, może to dlatego, że Natsu i Monika Kociołek tutaj grały, ale mam takie wrażenie, że ci wszyscy ludzie są tak podobni. Tutaj Charo NBA, tutaj Shio teraz się pojawia. Gdzie jest Leksiu? I dlaczego prawdopodobnie siedzi komuś na mordzie? Cześć. Podobno pomaga ludziom osiągnięciu swojego celu. No tak, Patryk i Franek mają już na koncie swoje pierwsze sukcesy. Ej, a mnie byś pomógł? No pewnie, a jaki jest twój cel? Wiesz co, chciałem dostać się do szkolnej drużyny koszykarskiej, ale mam za mało wiary w siebie. No, popracujemy nad tym, spoko. Czyli da się coś zrobić? Pewnie, że się da. Problemem głównym jest to, że jesteś trochę niski, ale moja mama jest pielęgniarką, da się załatwić hormon wzrostu. Mogą być jakieś dziwne skutki uboczne, ale nie martw się, ważne, żebyś grał w tego kosza, co nie? Nie chcę nic mówić, ale to jest największa łamaka w naszej klasie, a nawet chyba w całej szkole. Nie jest za bardzo wysoki i nie trafia celnie do kosza. Jaki kurwa wąż! Jak można tak o koledze mówić? Janek wygląda, jakby zaraz chciał mówić. Wiesz, taki, co, ja nie dam rady? Może ten koleś nie jest wystarczająco wysoki i może nie umie grać w kosza, ale to nie znaczy, że nie dostanie się do drużyny. Wszystko zależy od siły woli i ode mnie. Ja rozdaję tutaj karty. Ale wiecie, on ma rację. Spójrzcie na to, gdzie był Jasz Kapela tam 2 lata temu, a gdzie jest teraz. Wtedy nikt go nie znał. Teraz wszyscy go znają i nienawidzą. Ja myślę, że Wolf. Dla nas nie jesteś nudna, my cię uwielbiamy, jakoś się z tobą nie nudzimy. No właśnie. Naprawdę? O nie. Ale Ham już znalazł w sobie inny. Jezus, ten jej chłop były, to naprawdę jest jakiś p***jeb. Nie wiem, co on ma jakiś teraz speedrun na te baby, bo mam wrażenie, że to jest jeszcze inna niż ta, co była w poprzedniej scenie, żeż p***wa nie wiem. Bo ona jest nienudna i szalona, widzisz? Jest taka szalona, biega po szkolnych korytarzach, biega po schodach, kto by na to wpadł? Musisz mu pokazać, że masz to wszystko gdzieś. Ale nie mam. No to zacznij mieć. Nie, ja muszę z nim pogadać. Mela, nie możesz. Ale co ty chcesz gadać z tym k***a gorylem? Przecież on ledwo umie mówić. Ty myślisz, że cokolwiek do niego dotrze? Nie, no Mela. Co ty tam piszesz? Mam nadzieję, że nie SMS-a do tego kretyna. Chcę się tylko zapytać, czy to jest jego nowa dziewczyna. To ja ci odpowiem tak, a tobie nie wolno do niego pisać. No, chcę się zapytać, czy ta dziewczyna, z którą spędza teraz cały czas, non stop, biega z nią, krzyczy z nią, przytula się z nią. Zastanawiam się, czy to jego dziewczyna. Myślałam, że to może jego mama, co w sumie niczego nie wyklucza. Nie możesz mi zabronić. Melania, widzę, że jesteś aktywna, proszę bardzo. Melania, jesteś aktywna! Głośno, k***a, krzyczysz! Przepraszam, ale ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiadać. No cóż cię wstrzymuje? No bo... ja mam bardzo zły dzień. Dziewczyna, ty nawet nie wiesz, jaki ja mam zły dzień, jak muszę słuchać waszych idiotycznych tłumaczeń. Kurwa, savage! To nie jest przypadkiem ta sama nauczycielka, której chcieli wgrać w wirusa? Może jednak zasługuje na to w pewien sposób. Ja naprawdę mam bardzo zły dzień. No ktoś wie, o co jej chodzi? Zawód miłosny, pani profesor. Zwariować z nami można, naprawdę, co za głupi wiek. Przekażcie jej, że na kolejnej lekcji będzie pytana z morfingu. Jezu, ta nauczycielka jest naprawdę, nie ma empatii w sobie za grosz. Nie, ja rozumiem, nie no, wiadomo, uczennica powinna i tak być przygotowana, ale come on, po ch**u jeszcze ją obgadywać. Dobra, ten wirus jej się należał. Jak parę tam odcinków temu mówiłem o tym, że tak nienawidzę tej informatyczki, a w sumie to po jej stronie można by być. Nie. Jednak chodź. Maja, musimy coś zrobić, zanim ona umrze z rozpaczy. Nie znoszę tego, Darka. Ktoś jeszcze chce podzielić się z nami swoim zawodem miłosnym?
Nie znoszę tego Darka, ale najlepiej będzie, jeśli do niej... Dziewczyny, to poczeka, ona i tak już wyszła. Ona nie umrze z rozpaczy w przeciągu tych pół godziny, tam 45 minut. Spokojnie, obgadacie to po lekcji, bo was wszystkie w siebie z klasy. Ja bym jej wolała tego oszczędzić. Sabina, ale sama widzisz, jak ona cierpi. My tego nie rozumiemy, ale ona z jakiegoś powodu chce z nim być. POV, jesteś tym uczniem, który robi prezentację w PowerPoincie. No i tutaj jest moja prezentacja o tym, dlaczego Adam Małysz to największy Polak. Największy Polak. Adam Małysz w Deluxe Skyjump osiąga naj... Adam Małysz jadł kanapki z bananu. Kurwa no! Czy ja mogę dostać piątkę? Brawo, dobrze! Dawaj, jeszcze raz! Jeszcze dawaj, dawaj! Brawo, o dobra, to chodzi! Panowie, piątka, zaczynamy trening, dzięki, nasza kolej. Za co te brawa? Nie trafiłem to, ani razu w obręcz. Za to, że próbowałeś. Metodą małych kroczków zbudujemy z ciebie wielkiego wojownika. Ale ja nie mogę małymi kroczkami. Chłopie, jutro Dudziak robi nabór do drużyny. Czyli w jeden dzień mamy zrobić z ciebie wojownika i zwycięzcę? No, okej, okay, jakoś damy radę. Ja jestem najlepszym life coachem. Mam zajebiste doświadczenie, jestem life coachem od jednego dnia. Mam na koncie 3 małe sukcesy. Stary, w dzień zrobię z ciebie Kobe Bryanta. I to wcale nie znaczy, że umrzesz. Janek nie zraża się tym, że Adam nie potrafi grać w koszykówkę. Postanawia użyć specjalnych technik motywacyjnych. Wow! Czy to są specjalne techniki motywacyjne opatentowane przez Darolew? Wow! Nie, no bez jaj, zrobię z siebie totalnego kretyna. Jak masz zamiar sobie ze mnie żartować, albo jaja robić, to powiedz, ja po prostu sobie pójdę, dobra? Nie no. On nie musi, bo tam z tyłu ta dwójka tam już sobie robi jaja, więc that's enough. Już nie trzeba więcej się śmiać. A nie, czekajcie, zapomniałem, on jest life coachem przecież. K***a, chodźcie, cała szkoła, cała... Woźny, woźny, chodź! Mocniej jeszcze! Dobrze, o to chodzi, co ty Adam robisz? Trenuję z moim life coachem. Aha. Tak, ja i mój life coach. Trochę tam wiecie, pępowina nas przydusiła przy porodzie, ale jest w porządku poza tym. Jest zajebiście, jestem lwem, wiesz? Darolew. Darolew tutaj mnie ćwiczy. Adasiu, nie chcę ci robić przykrości, ale sport to nie jest twoja bajka. Kosisz z matmy i fizy. Ale ja chcę być koszykarzem. Ale nim nie będziesz. Przepraszam, że jestem szczera, ale nie, sport odpada, a ryczenie to już w ogóle. Dlaczego ty mu podcinasz skrzydła? Ja mu nic nie podcinam, po prostu nie chcę, żeby się zawiódł. A ty jesteś jakimś kretynem. Słuchaj, Adam. Chcesz być jak chłop i walczyć o swoje, czy być jak ostatni lamus i pójść do tej biblioteki? Myślałem, że chcesz być jak chłop i walczyć o swoje, czy chcesz być jak baba? Chcę walczyć! I o to chodzi! Jesteś zwycięzcą! Jestem zwycięzcą! Dokładnie! Zrobili to! Zrobili to, kurwa! Wzięli tego martwego mema i go odkopali! I love it! Uwielbiam odkopywanie starych memów. Ladies and gentlemen, oto pierwowzór. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Nie chcę robić przykrości Adamowi. Zależy mi na nim, ale nie chcę, żeby na coś się napalił, a potem zawiódł. On cały czas gada o tej koszykówce, ale nie potrafi w nią grać. Takie są fakty. Jeśli by coś mu pomogło, to tylko treningi z supertenerem, a nie słuchanie tego debila i ryczenia glew. Plus kurwa jeden. Jedyna tutaj racjonalna osoba w tym coachowym środowisku. Ona się nie da wyruchać na hajs jakiemuś coachowi z Instagrama. You go girl. Poza tym, to może ten chłop na przykład wierzy, że grając w NBA na PlayStation nauczy się grać w koszykówkę. Ale to wtedy ja myślę, że są inne problemy niż to, że nie potrafi grać w koszykówkę. Co to za dziewczyna? Jak można nie wierzyć we własnego chłopaka? Okej, gość faktycznie jest beznadziejny, no ale dobrze, że Adam ma mnie, bo ja w niego wierzę i wiem, że dzięki moim metodom dostanie się do drużyny. No, przynajmniej mam taką wielką nadzieję. Kiedy twój life coach w ciebie nie wierzy, to wiesz, że nic już z ciebie nie będzie. Potraktowałeś Melę jak świnia. Wiesz, jak ona teraz cierpi? Nie jest moja wina. Chodź, chodź do listy. Ej, ona jest załamana. Ty głupio zrobiłeś, że z nią zerwałeś, bo Mela jest naprawdę cudowną dziewczyną. Powinieneś do niej wrócić. Ale po cholerę wy z nim rozmawiacie! To jest jak rozmowa ze ścianą albo ze zwierzęciem w zoo. To jest tępy goryl. Jedyne o czym myśli to samica! Pożałujesz tego i ty też. Miał szansę pokazać, że nie jest kompletnie beznadziejny, a rzeczywiście ją zmarnował. Może dlatego, że jest kompletnie beznadziejny? Tak pomyślałeś się o tym? On będzie tego żałował do końca życia, zobaczysz. Po tym, jak odetniemy mu przyrodzenie, kiedy będzie spał. Te dziewczyny są jakieś nienormalne. Rzuciłem laskę, bo mi się znudziła. No to chyba się zdarza, nie? Byłem szczery, uczciwy, nie oszukiwałem jej. A te wariatki chcą, żebym ja do niej wrócił, no przecież to jest jakieś chore. Znaczy, jakkolwiek no jest gorylem i jakkolwiek k***ać go, to no, ma pewien tutaj skrawek racji, tak, w swoich prawidłach. Jak one przychodzą do niego i mówią, no wrócił do niej, ej. Why would he do that? Mela, szykujemy ci super niespodziankę. To ma być niespodzianka. Tak. Jaką niespodziankę? Jutro zobaczysz, będzie ekstra. Wiesz co, ja nie mam ochoty chyba na żadne niespodzianki. Ale ta ci się spodoba, serio, obiecuję. Wątpię.
A nie pomyślałeś o tym, żeby dać jej trochę czasu? Bo ona jest tak, jestem wkurzona, jestem smutna, jest źle, chce mi się płakać. One są tak, impreza! Janek Lis uważa się za life coacha i zamierza udowodnić, że nie ma dla niego... Nawet koszulę sobie załatwił jak life coach. Takie idealne polo. I love it. Jestem najlepszym koszykarzem na świecie. O to właśnie chodzi. No a tak na serio, jakbyś się tak faktycznie już bał, to możesz sobie na chwilę stanąć i pomedytować, odgonić te złe myśli. No medytować na środku boiska? Znaczy teraz, nie? Janek się zgubił, jego wszelkie jakieś credibility, kompetencje rozwiewają się na wietrze. Jednak te dwie książki, które przeczytał, to za mało. Usiąść i odgonić złe myśli, dobra? Dobra, okej. Dobra. A teraz pokaż, jak będziesz ryczał. Dawaj. Serio muszę? No musisz, dawaj! Mocniej, jeszcze raz! Jeszcze, dawaj! A ci ludzie w tle nie są like, a ten dziomek, tam wszystko z nim w porządku? Nie potrzebuje do higienistki może, bo tak zachowuje się jak Daro Lew. Dobra, dawaj, dawaj, Adam, idź. Robisz mu wodę z nim. Dopina mu skrzydła, które ty mu podcięłaś. Gramy w koszykówkę, panowie, na rozgrzewkę biegamy. Zaraz się przekonam, jak to miał rację. Minęło 20 sekund, chłop już się wjebał. No i Janek, niestety nie wpiszesz go sobie jako sukces, tak? Nie będziesz mógł powiedzieć, że ten słynny koszykarz, co teraz zarabia miliardy, to ja go stworzyłem. Mówiłam, że jest beznadziejny złego i on też ci to mówił. Wiara w siebie czyni cuda. Zobaczysz, ja jeszcze zrobię z niego profesjonalnego koszykarza. Twoje marzenia. Ja myślę, że at this point to już prędzej zrobiłbyś z niego, nie wiem, kaktus. Kaktus przynajmniej się nie musi ruszać. Cholera, ten Adam naprawdę beznadziejnie gra. To będzie cud, jeżeli Dudziak przyjmie go do drużyny. Ale nie można się poddawać. W końcu wierzę, że nie ma ludzi przegranych. Musi się udać, bo inaczej nikt już nie będzie chciał słuchać moich rad. No that's the point, twoje rady są chujowe, chłopie. W sensie, wiecie jak to jest, zawsze z tymi life coachami gdzieś tam jest jakieś ziarenko prawdy, że trzeba w siebie uwierzyć, bla bla bla. Ale fakty są takie, że w momencie, kiedy sobie będziesz powtarzał, że jesteś najlepszy i nie robił nic więcej, nie będziesz trenował, nie będziesz starał się zbliżyć do tego celu, poza tym, że będziesz sobie wymawiał, że jesteś najlepszy, to... zrobisz. Osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego, zbłaźnisz się i jeszcze twoja samoocena będzie niższa. Wierzcie mi, ja też miałem life coacha w liceum, miałem zostać prawnikiem, jestem youtuberem. Następnego dnia Mela przychodzi do szkoły w złym nastroju. Nastolatka ciągle przeżywa rozstanie z chłopakiem. A my postanowiłyśmy, że ci przyjdzie, mamy dla ciebie niespodziankę. Co? Jaką niespodziankę? Mówiłam wam, że nie chcę żadnych niespodzianek. Robimy ci dzisiaj imprezę rozwodową. Co robicie? Imprezę rozwodową. Uczcimy twoje rozstanie z tym kretynem. No będziemy się bawić cały dzień. Ale hola, dziewczyny, my byliśmy razem 15 minut. To naprawdę nie trzeba. Jejku, ale nie wiem, czego wy nie rozumiecie. Tu nie ma czego świętować. Właśnie my się chcemy pokazać, że rozstanie z Darkiem to jest naprawdę radosne wydarzenie. Ładnie. Jejku, dajcie sobie spokój. No. Nie masz teraz szans zarazić się jakąś dziwną chorobą prosto z odmętów dżungli, tam gdzie goryle roznoszą choroby. Teraz nie masz tych szans, ponieważ już nie jesteś z gorylem. Win-win situation. Siadaj, zrobimy cię na bóstwo. Ale ja nie chcę tego, dziewczyny, nie rozumiecie? Ale Mela, my to wymyśliłyśmy dla ciebie, bo nie możemy patrzeć, jak płaczesz przez tego kretyna. Daj nam jeden dzień. Tylko jeden dzień, prosimy. Okej, ale boję się, co wy kombinujecie. No i dobrze, najpierw to stań i ściągaj ten nudny sweter. Dokładnie. Bo my mamy dla ciebie taką piękną złotą kurtkę. Zakładaj. Będziesz w niej wyglądać wspaniale, serio. Dokładnie. Mamy też takie złote włosy dla każdej z nas. Co ci się bardziej podoba, korona czy różki? Różki, okej. Okay. Ale wy na pewno myślicie, że chodzenie tak po szkolnym korytarzu to jest dobry pomysł? To nie jest tak, że będziecie wyglądały, jakbyście, nie wiem, chciały komuś sprzedać odkurzacz czy coś? Że... No nie, ja bym to przemyślał. Ja uważam, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Mamy też taką świecącą bransoletkę. Zakładaj. No, i patrz, jak pięknie wyglądasz. To jest tak głupie! W 3 sekundy zainteresuje się tym jakiś nauczyciel i będzie like, co to za nielegalne zgromadzenie? Pokój nauczycielski. Szybko! Konkurs rzutu do celu. Oczywiście zdjęcie Darka. No ja na przykład chcę mu trafić w głowę, bo jest debilem. To jest takie przygotowanie do bycia kłusownikiem, rozumiem. Jest! Dobra, ja też chcę. Ja chcę rzucić mu w serce za to, co mi zrobił. Ja sobie wyobrażam, Dark tutaj zaraz wjedzie na pełnej, rozgromi tych wszystkich ludzi, którzy się z niego śmieją. Ich wnętrzności będą pływały gdzieś tam po sklepiku szkolnym. To jest pięknie.
My teraz będziemy dorysowywały mu jakieś śmieszne i głupie rzeczy. One są w liceum, czy one są w podstawówce? Ja wiem, że w tej szkole to wszystko się tak przeplata, ale chyba za stare jesteście na to, żeby dorysuję mu okulary. Ja domaluję mu różki. Będzie do nas pasował. Wielkie oczy. Takim chłopakiem to ja bym mogła być. Oczywiście, oczywiście. Już jedna narysowała mu okulary. Co wy macie do okularów? Ja noszę okulary. Czy to symbol jakiegoś, nie wiem, że jest, ja jestem diabłem? Wy macie różki, co jest? Co wy robicie? No nie zbawimy jak chcecie. Chcesz się może dołączyć? Duże. Biegi. O patrz, to ty podobasz się sobie? Podoba ci się? Dawaj. Jesteście nienormalne. Wiesz co, spada. Wariatki. Spadaj stąd. Ktoś się wkurzył. Gnębi mu chłopa. Nie no, ja uważam, że on ale trochę mam skomplikowane myśli, bo wydaje mi się, że trochę na to zasłużył, ale trochę nie, a trochę one się zachowują jak kompletne dzieciaki. Okej, let's see where it goes, bo mi się wydaje, że tutaj krew się poleje. Co to ma znaczyć? Co wy robicie? Proszę natychmiast przestać. W tej chwili to posprzątać. A wy zdejmijcie to z głów, to nie jest dyskoteka, tylko szkoła. Mówiłem, że jakiś nauczyciel się zainteresuje w przeciągu 3 sekund. Na początku w ogóle nie podobał mi się pomysł z tą całą imprezą rozwodową. Ale teraz muszę przyznać, że naprawdę ekstra się bawię. Już prawie uwierzyłam, że lepiej mi bez Darka. Chwila, to porzucała w niego rzutkami i domalowała mu jakieś tam gówna. On pokrzyczał na nie i ona prawie się przekonała, że jej lepiej bez niego. Girl, what more do you need? Wybij Adamowi to z głowy. Mowy nie ma, czaj. Słuchaj, jeśli chcesz mu pomóc, to powiedz, żeby poćwiczył. Przecież on nawet nie trenuje tej koszykówki, tylko cały czas o niej gada. Myśl, że jest się zwycięzcą, jest ważniejsza niż trening. Zrozum to. Wiesz co? Ważniejsza jest systematyczna praca, a nie jakieś kurde ryczenia gleb. Dobra, dobra. Gotowy? Dobra, dobra. Twoje racjonalne argumenty do mnie nie trafiają. Jestem life coachem. Jestem life coachem. Nie używamy mózgu, używamy serca. Idź i zwyciężaj. Dawaj, dawaj. Adam, zrobisz z ciebie głupka. Dobra, go przez... A pan, panie Adamie, co tu robi? Tomasz Dudziak jest zdziwiony na widok Adama. To przyszedł ten Wukong na 3 levelu, który się wjebał 2 razy na blue, to jakiegoś nafidowanego jasło i myśli, że mu coś zrobi. Jeśli nie gracie w LoL'a, to przepraszam. Przepraszam za tę referencję. Trener wie, że chłopak nie ma warunków do tego, by zostać koszykarzem. Proszę tylko cicho. Dzielimy się na 2 zespoły, dołączysz tutaj do chłopaków. My nie chcemy takiego karła, niech idzie do mnie. W tym momencie mini Mike gdzieś tam cicho załkał w Krakowie. Proszę, jedna grupka tam, druga tu, ćwiczymy dwutak. Prawa, lewa strona, wejście, oddaję rzut, podaję piłkę na koniec i jedzie następny. Na zmianę, prawa, lewa, proszę. Jedziesz, dawaj, dawaj! He didn't even try. Nie no, ja wiem, że on musiał to zrobić tak, żeby mu się nie udało, ale to było tak nieprzekonujące. Nie wiem, może to Adam ma jakiś taki swój cichy spisek, żeby tego Janka zdyskredytować, żeby wybić mu z głowy bycie life coachem. Ryć! Adam, ryć! O nie, o nie! Nie dość, że Adam nie dostanie się do drużyny koszykarskiej, to jeszcze ci potężni, duzi chłopcy zaczną się nad nim znęcać w tej szkole. No chłopie, coś ty narobił! Janek, zrezygnuj z bycia life coachem, błagam! Już jest trochę za późno, ale zrezygnuj! On wygląda jak jakiś debil! Adam, spróbuj jeszcze raz, co? Jeszcze ten WF-ista był taki, jeszcze to mnie dotknie, nie, nie. Dawaj, wojowniku! Nie, to zamknij się na pięść, dawaj! Jeszcze prawie pierdolę tu swoją dziewczynę w głowę tą piłką. Wszystko okej? Okay? Ryż, Adam, ryż! Sam sobie rycz, idioto! Trenerze rezygnuje, to był jednak głupi pomysł. Co ty zrobiłeś? Adam, rychłów czas! O boj! Posłuchałem tego idioty i wyszedłem na totalnego kretyna. No nie było aż tak źle! Nie było aż tak źle? Zróbmy tutaj taki szybki rewind i zobaczmy, czy na pewno nie było tak źle. Przecież mówiłam ci, żebyś go nie słuchał! No, brawo, zostałeś wojownikiem. Następnym razem na pewno cię przyjmą. Myślałem, że Adam mu jebnie. Brawo, zostałeś wojownikiem. Masz rację. O co ci chodzi? O co mi chodzi? Zrobiłeś ze mnie totalne pośmiewisko. Musisz zapłacić jakąś cenę za ten sukces. Za jaki sukces? Odważyłeś się walczyć. Nie odważyłem się walczyć, tylko odważyłem się ryczeć jak głupi lew. Jak w ogóle mogłem cię słuchać? W tym momencie Daro Lew jest like... Kurczę, coś poszło nie tak. Chciałam być life coachem i pomagać ludziom osiągać ich cele. Naprawdę się starałem. Ale może przesadziłem z entuzjazmem? Ale ja się nigdy nie poddaję. Wiem, że kiedyś będę doskonałym life coachem. Nie, no stary, kurwa, błagam, błagam. Jak ty już masz plan pewnie oskamować tych ludzi, gdzieś tam na YouTubie jakieś kursy sprzedawać, prędzej czy później sprzedasz ten kurs komuś, kto mieszka za blisko ciebie. A wtedy może być różnie. Wtedy twoje lekcje życiowe mogą zostać użyte przeciwko tobie. Melania świetnie się bawi. A te chłopy z tyłu co robią? Te chłopy z tyłu nienawidzą tego Darka? W sensie na przykład, nie wiem, on ich bije i oni są teraz like, to jest nasz moment, A może oni go biją i są like, ha, daj mu jeszcze bardziej. Tu musi być jakiś lord. Serce pełne, głodu miłości,
będziesz smakować dzikiej namiętności. Dziewczyny, to jest najlepszy dzień w moim życiu, jest ekstra! Super! A ty jesteś najlepszą singielką na świecie. Przez ułamek sekundy znowu tam była ta pani woźna, ona się tak pojawia jak taki duch. Jest wszędzie, ale jednocześnie nigdzie. I mamy dla ciebie właśnie ta... Co to jest? Dyplom zerowej singielki. Jejku, jest genialny, powiesz go sobie nad łóżkiem. Jesteście najlepsze! Ale wiecie, ten dyplom na długo mi się nie zda, bo ja za jakieś 10 minut będę miała jakiegoś innego chłopaka pewnie, więc... No, thank you for effort. Ej, no i gdzie idziesz, co? Podoba ci się dalej, tak? Nie! Widać, jakie on dziewczyny sobie dobiera, jak ta jego dziewczyna pomyślała, że on za nią idzie w tym momencie, bo ona mu się dalej podoba. Jezu, to jest zoo, czy to szkoła? Przestań sobie robić idiotkę. Odczep się w końcu ode mnie, chłopie. Chodzisz z tymi rogami jak jakaś kretynka, to w ogóle do ciebie nie pasuje. Nie masz pojęcia, co do mnie pasuje, a co nie. Nie znasz mnie w ogóle. I wiesz co? Już nie poznasz. Ej, chłopie, to twoja dziewczyna? Zajebista. Nie jestem jego dziewczyną. A to nie jest tak, że ty, chłopie, się bawiłeś pół godziny rzucając rzutkami w tarczę ze zdjęciem tego chłopa. Widziałeś, jak one rysują po tym i w ogóle obrażają go cały czas. Nie, to jest zo. To jest zo. To nie są ludzie, to zwierzęta. Takie bezrozumne, bo pianka to mądrzejsza jest. No, dziewczyny, super wyglądacie. Jesteście mega. Plot twist jest taki, że ten chłop, co przeszedł, nie był uczniem, był po prostu jakimś 40-latkiem z fetyszem na młode dziewczyny. Janek zrozumiał, że aby zostać life coachem, nie wystarczy powtarzanie chwytliwych haseł. Nadal marzy o tym zawodzie, ale wie, że osiągnięcie wymarzonych celów nie jest łatwe. Hej, ty jesteś Janek? No, tak, a co? Słyszałam o tobie od Franka Kubicza, podobno pomogłeś mu się umówić z dziewczyną. Czy mnie też mógłbyś pomóc? Nie, wiesz co, nie, lepiej nie. Szkoda, słyszałam, że mu super pomogłeś. Wiesz co? A w czym ci trzeba pomóc? On taki siedział na wygnaniu, już taki mistrz, który stwierdził, że jego potęga jest zbyt silna, już nigdy nie podejmie żadnego ucznia. Ale przyszła ona i stwierdził, że zrobi wyjątek. Jestem bardzo nieśmiała i ledwie się odzywam, wstydzę się. W sumie to mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Że będziesz się zgłaszała na lekcjach tylko wtedy, jeżeli będziesz wiedziała, że wszystko umiesz, okej? Okay? No jasne. Nauczony poprzednim klientem, który prawdopodobnie do teraz ciąga go po sądach, Janek był like, tym razem zabezpieczę się, jest ten kluczek prawny. Hej, Mala. No hejka. Słyszałem, że już nie jesteś z Darkiem. No nie jestem, a co? No to może umówię się tam do kina. Wiesz co, bardzo chętnie, ale nie skorzystam. No ale czemu, przecież jesteś wolna. Tak, ale to nie znaczy, że muszę się z kimś umawiać. Na razie dobrze mi jest tak, jak jest. A to żabson tutaj jest like... Co? To jak baba wolna, to nie znaczy, że można po prostu podejść i wziąć jak śmiecia z ulicy? Jak Floyd Mayweather? Ale słuchaj, nie bierz tego tak do siebie. Kiedyś bardzo chętnie się umówię. No okej, okay, będę czekał. Ale wiesz, wcześniej muszę się wyszumieć, wyszaleć, skorzystać z młodości, nosząc te jakieś tam rogi, zachowując się jak dzieciak. Dziękuję, moi drodzy, że byliście tutaj ze mną. Był to kolejny wspaniały odcinek. Definitywnie nauczyłem się z niego, jak żyć. Dziękuję, Janek. Teraz już moje życie będzie zawsze naznaczone tym, że miałem jakąś styczność z coachem. Jeśli od teraz będę miał same porażki i każdy odcinek będzie oglądał się coraz gorzej, to twoja wina, Janek. Widzimy się w sądzie. A wam dziękuję bardzo. Jeśli wam się podobało, zostawcie komentarz o treści coach, ale oczywiście tak po polsku napisane jest. Jak Coach Mike, k-o-y-czy. Jeszcze raz przypominam o NordVPN, polecam, link znajdziecie w opisie, tak samo jak kod, który możecie wpisać. Polecam, zachęcam, VPN fajna sprawa. Widzimy się już niedługo, ciao!